Jak pacjentka powinna przygotować się do operacji? Szczegółowe zalecenia do zabiegu zawsze omawiamy sobie z pacjentami indywidualnie, bo to są bardzo indywidualne. No, pacjent do operacji przede wszystkim powinien być zdrowy. Wchodzą tutaj również, mają znaczenie również błahe infekcje, jak przeziębienie, katar, czy pojawienie się opryszczki. One dyskwalifikują pacjenta w danej chwili od zabiegu i pacjent przez 3 tygodnie powinien być zdrowy. Są to operacje dla ludzi zdrowych. U kobiet jeszcze bardzo ważne, znaczy zwracam też na to uwagę, żeby nie były w pierwszych dniu krwawienia miesiączkowego, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w postaci krwawienia pooperacyjnego. Czy przed operacją należy wykonać badania dodatkowe? Pacjentka dostaje całą listę badań przed zabiegiem, w zależności od tego, jakie występują schorzenia przewlekłe u pacjentki, to ta lista jest pomniejszana lub powiększa dodatkowe badania. Jak wygląda standardowa operacja powiększania piersi? Są różne rodzaje zabiegów powiększania piersi. Ja wykonuję zabiegi, cięcie wykonuję w fałdzie podpiersiowym, w którym robię kieszeń na implant. Implant umieszczam pod mięsiem piersiowym. Jest to w tej chwili uważana za najbardziej taką dającą najlepsze efekty estetyczne, uważane za najbardziej dające estetyczne efekty zabieg operacyjne, czyli tak dual plane tak zwany. Czy pacjentka może odczuwać ból w trakcie i po zabiegu? Zabieg jest przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym. Najczęściej pacjentki wymagają jedną, dwie doby leczenia, podawania leku przeciwbólowego.